Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej. Dzisiejszy film nagrywam, bo gdzieś w komentarzu ktoś tam napisał, że jest facetem, który się umawia na randki, ale na każdej randce tak naprawdę on, jak już jest na randce i on mówi, czym on się zajmuje, to wszystkie kobiety dziękują mu za spotkanie i już nie chcą się więcej z nim widzieć. Też mam kilku takich znajomych, jak sobie przypominam w życiu, którzy przychodzili na randkę z kobietą, opowiadali coś bardzo często jałowego i w tym momencie no, kobieta już więcej nie chciała się z nim widywać. Taka pierwsza rada dla Ciebie, jeżeli zauważyłeś, że byłeś na kilkunastu, kilkudziesięciu randkach i za każdym razem, gdy mówiłeś, że pracujesz jako pracownik na przykład fizyczny, tam za 2000 zł dajmy na to, rzucam kwotę i uważasz, że kobiety tylko tym się kierują, w wyborze Ciebie, czyli dają Ci kosza ze względu na to, że zarabiasz 2000 zł mówiąc o swojej pracy, to proponowałbym taką małą zmiankę zastosować. Czyli nie mów o tym, gdzie Ty pracujesz, co Ty robisz, żeby nie miało od razu kalkulatora w głowie, bo czasami mają ten kalkulator w głowie, jak przyjeżdżasz dobrym samochodem, jest wiele takich kobiet, które potrafią nawet otworzyć oto-moto i spytać, jaki masz rocznik, ile to kosztuje. Też takie znam. Ale nie pozwól im na to, bądź fajniejszy od nich, mądrzejszy. Nie mów im, że jesteś w takim razie pracownikiem jakimś fizycznym i że, żeby widziały w tobie, że zarabiasz od razu, żeby się otoczyło napisane 2000 zł, tylko mów, że robisz wiele ciekawych, interesujących rzeczy. Czyli myślę, że masz jakieś zainteresowania, jakieś pasje, no bo jeżeli nie masz pasji, nie masz zainteresowań, nie masz nic, tylko jesteś klapki na oczy i pracownik fizyczny, no to nie dość, że po prostu nie zainteresujesz tej kobiety, nie zainteresujesz tej kobiety sobą i wtedy wypadałoby popracować już nad swoją osobą, czyli nad swoimi pasjami, nad swoimi zainteresowaniami, poczytać, co kobiety uwielbiają, co kobiety pasjonuje i zarażać tym swoim bakcylem, swoją pasją, zarażać po prostu kobiety. Ale wracając do Twojej pracy, informuj je po prostu, że zajmujesz się wieloma interesującymi rzeczami i niekoniecznie musimy o tym rozmawiać na pierwszym spotkaniu, wymijająco po prostu rozmawiaj z nimi. Bo skoro byłeś 20 razy na randce, czy tam 30 razy na randce i dostrzegasz to, że kobieta, gdy mówisz, że pracujesz w jakiejś tam pracy, ona to od razu źle spostrzega to, to zmień to i zacznij po prostu w zamian za to zacznij o czymś innym z nią rozmawiać. Wymijająco, bądź sprytniejszy od nich. Skoro one potrafią być tak bezczelne i takie wyrachowane czasami powtarzam, żeby nie każdy wziął do serca, czasami potrafią być takie, to przeskocz je i bądź od nich mądrzejszy. Wymyśl coś, co na pewno je zainteresuje. Kobiety kochają rozmowy o podróżach, o Twoich zainteresowaniach, o czymś, no i przede wszystkim kochają rozmowy o sobie, więc zacznij rozmawiać o niej. I jestem w 100% przekonany, że jeżeli zmienisz to, czyli zmienisz to mówienie o swojej pracy, jeżeli ta praca nie jest interesująca, to nie wypowiadałbym się na temat tej pracy przy niej, więc zmień to, nie mów o swojej pracy, tylko mów o pasjach, o zainteresowaniach, rozmawiaj o niej i gwarantuję Ci w 100%, że Twoje dotychczasowe randki
to będą czasem przeszłym, a przyszłe randki będą bardzo udanymi randkami. Zmień te dwie rzeczy. Nie mów więcej o pracy swojej i zacznij rozmawiać o niej, o pasjach, o podróżach, o czymś, co ją zainteresuje. Pozdrawiam Cię serdecznie z pięknych Międzyzdroi i życzę, żebyś miał jak najwięcej udanych randek.